Dzień dobry. Nazywam się Maciej Wacławik. Jestem studentem polonistyki, studiuję kulturoznawstwo. Jeżdżę na rowerze i właśnie na tym rowerze przyjechałem na Stary Cmentarz Podgórski, który uważam, że jest bardzo ciekawym miejscem, trochę zapomnianym, czy może trochę nieznanym przez krakowian. A myślę, że niesłusznie. Jest środek dnia. Na cmentarzu poza mną nie ma ani jednej osoby. Co jest bardzo ciekawe, bo znajdujemy się właściwie w centrum miasta. Czy bardzo blisko centrum miasta. Bardzo blisko serca Podgórza. I tutaj docieramy do momentu powstania tego cmentarza. Stary Cmentarz Podgórski powstał pod koniec XVIII wieku, kiedy zabroniono utrzymywania cmentarzy w centrach miast, więc zbudowano go tutaj, gdzie obecnie się znajdujemy, w Podgórzu. Wówczas na przedmieściach. Na przedmieściach miasta Podgórza. Obecnie jesteśmy niemal w środku miasta Krakowa, co jest fascynujące, ale co równie fascynujące, ten cmentarz w pewnym momencie urywa się. Jest bardzo mały. Ale okazuje się, że kiedyś był dużo większy. Na cmentarzu tym prowadzono pochówki aż do 1900 roku. Aż to dużo powiedziane, bo właściwie cmentarz ten funkcjonował jako cmentarz tylko przez 100 lat. Tylko przez 100 lat tworzono tutaj nowe, kolejne groby. Następnie w 1900 roku był zamknięto. Potem chowano już tutaj tylko postaci zasłużone dla Podgórza. Znajdziemy tutaj takie nazwiska, które możemy kojarzyć choćby z tabliczek z nazw ulic. Patronów ulic znajdziemy tutaj. Ale również znajdziemy tutaj niesamowicie ciekawe nagrobki. Bardzo ciekawe architektonicznie. Co ciekawe, kiedyś było ich znacznie więcej. Niestety cmentarz został zmniejszony o 1/3. Najpierw w latach 40., kiedy Niemcy nieopodal budowali linię kolejową. Następnie w latach 70., kiedy poszerzano ulicę Telewizyjną, obecna Aleja Powstańców Śląskich. Wówczas cmentarz jeszcze bardziej został zmniejszony. Kiedyś jego powierzchnia to był ponad hektar, w tej chwili to jest nieco ponad 30 arów, więc dużo mniej. To dlatego, że hałas, który prawdopodobnie słychać na tym nagraniu, tłumaczy to, że właśnie ulica Telewizyjna została wtedy poszerzona i obecnie jest autostradą. Ruchliwą autostradą, niemal w środku miasta, tuż obok której jest piękny, stary cmentarz podgórski. Niemal zapomniany. Jest środek dnia i poza mną nikogo tutaj nie ma.